Tatry widać. No i na pelet wziął jeden. Ryby, ryby, ryby. Jest. Zaczynam. Patrzcie. Patrz jak kij pracuje. Co się dzieje? O, i siedzi. No i masakra, będzie dublecik, David. I co ja teraz mam zrobić? Szybko do wody. No. Mniejszy chyba niż tamten, ale jest. Zaboczek zapięty. To wiesz, po takich karpiach to myślę, co to jest. No. Taki, i czuć od razu, że inaczej walczy. Wiesz, o co chodzi, no. Nie? www.wędkarstwoludzie.pl. Ryby, 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 witajcie. Mamy 18 maja, środa. Środek tygodnia, dość nietypowo, bo jesteśmy w Zakopanem. Jedziemy na łowisko. Ciężko mi powiedzieć jakie, bo pierwszy raz jedziemy, nie znamy tego łowiska, wy poleciliście na Facebooku, bo zadałem wam takie pytanie, gdzie tu można w okolicach Zakopca coś połowić. Łowisko Frydman, to jest chyba miejscowość Frydman, też się nazywa. Na razie tyle mogę powiedzieć. Na Google Mapsie widzieliśmy, że są 4 stawy, jedziemy w nieznane. Temperatura jest zimna, no tutaj jest 4 stopnie Celsjusza tylko. Temperatura powietrza w samochodzie, aczkolwiek wiecie, że nad wodą jest chłodny. Rozmawialiśmy wczoraj z właścicielem, mówi też, że woda jest jeszcze bardzo ochłodzona, tak jak w zimie na tych łowiskach, które u nas są na Podkarpaciu. Ryba jeszcze nie żeruje. Ale tacy łowcy jak my nigdy się nie poddają. Pada do tego deszcz. Jeszcze teraz zaczął, ale to nic. Fajna sceneria, piękna droga. Czuję już klimat, czuję zaraz, już tego karpia czuję nawet, którego złowię. A ty? No jak? Tatry widać. Są tutaj 4 stawy. Na początku siedziemy na tym pierwszym stawie, zobaczymy. Tutaj podobno jest drobna ryba, karpie i tak dalej, ale jak zwykle pada deszcz, pogoda nas nie oszczędza, więc zaczniemy tutaj. Jeżeli będą rzeczywiście brały te mniejsze karpie, bo jest bardzo zimno, więc ryba w ogóle może nie brać, przeniesiemy się na wyższe stawy, tam jest większy karp, większe gatunki, z tego co mówił właściciel. No zobaczymy, ryzykujemy. Za mną tablica jest ze zdjęciami ryb, które tutaj ludzie mówili. Jedno zdjęcie, zobaczcie, fajne jest. 2 karpie zapięte i pisze nawet nie fotomontaż, nie? To jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Zobaczcie, grill, wiatki pobudowane. Ładnie, po prostu ładnie. Rozstawiliśmy wędki. Pogoda nadal nas nie rozpieszcza, bo pada deszcz. Ale już delikatnie szczytówki zaczęły drgać. Także jest dobrze. Pierwsza ryba Dawida. Dosłownie minęło 10-15 minut od rozłożenia zestawów. Zaraz zobaczymy, co to będzie. Chyba jakaś duża nie jest, co? Tak. Co? Co to karaś? Karp. Tak? No co to jest? Karaś, no. Karaś. Jest. Ładnie zapięty. Pelet. Owodkę. No i na pelet wziął jednak. To słuchaj. Głodny! Owodkę. Ja mówię, że kwestia jest tego typu, że lepiej biorą, wiesz? Więcej byś złowił. No. Szybciej, no. A ja nie powiedziałem, że nie złowisz na to. Ale jechał, nie? No ładnie, ładnie. Akurat tego deszłem. Szedłem tutaj do pana kupić kukurydzę. Jak karp. Jak karp. Co, puszczamy do wody. Jaka czysta woda. Ryby, ryby, ryby. Kurde, ładne coś było. Szkoda mi. Ale widziałeś, zagrało cyk, cyk, cyk. No, cyk, cyk i jedzie. Tak samo jak ten twój. Odjazd. Ale jechał. To nie tak jak u nas biorą delikatnie, tylko kurde petarda. Zwróciłem branie. Teraz już zacięta ryba. Zobaczcie jak wędka pracuje, pięknie. Raczej nie sądzę, żeby to była najmniejsza ryba. To jest głęboko i tak się, jak się holuje tą rybę, to jest też takie wrażenie jak na morzu, nie? Pokazała się.
Jeszcze nie. O, karpet. Albo duży karaś. Tak. Nie największy, ale mówię, tu jest głębokość taka. Czułem? No. Królewski. Zadolną wargę już widzę. Zapięty. Widzisz? No. Pelecik, dynda. A to dopiero początek. Jeszcze pół godziny nie minęło. Śliczny. Łuśki do wody. Pod biorakiem go wypuszczę, bo tutaj jest stromo. Pa. Rozmawiałem przed chwileczką z opiekunem łowiska. Bardzo miło nas przyjął. Kawkę dostaliśmy, wypiliśmy sobie cieplutko. Fajnie się rozgrzać, jak pada deszcz. Ryby biorą. Tutaj jest głębokość około 5 metrów. Odległości ja łowię na 15-20 metrze mniej więcej. Zarzucam zestawy, ale widzę po tym, jak one powoli opadają, jaka tu jest głębokość. Jest teraz około 5-6 metrów nawet dochodzi. Woda czyściusieńka. Tu jest zbiornik żwirowy. Zbiornik jest, to jest numer 2, bo to, tu jest w ogóle 4 stawy. Na pierwszym jest, nie wiem, nie pamiętam, nie chcę przekręcić. Na tym, którym my jesteśmy, celowo tutaj usiedliśmy z tego względu, że tutaj jest średnia. Zdarzają się pojedyncze duże sztuki, ale tam za nami jest staw numer 4, gdzie wszystkie są wpuszczone okazy, takie już dla bardziej karpiarzy, nie? 14, 15, 21 kilo nawet zdjęcia nam pokazywali. Ale my nie mamy czasu, przyjechaliśmy tutaj dosłownie na kilka godzin. Jesteśmy w Zakopanem z rodzinami, takie wędkarstwo rodzinne to się niestety nie nadaje, bo pada deszcz. Mieliśmy wziąć dziewczyny i dzieci, ale no mówię, ze względu na pogodę nie ma siły. Dlatego siedzieliśmy tutaj, żeby łowić te małe, średnie, ewentualnie jak coś się większego zdarzy, bo nie mamy czasu na to, żeby nęcić karpie i łowić tak, jak powinno się to robić. Także i tak jest gitara. Mogło nic nie brać. To wiecie, zestaw jest na samo zacięciu, na sztywno, to powinno jechać. David miał branie właśnie, amulet zatrykotał. Na co, panie? Hollywood jedno. Mówiłem. Patrzcie, jaka czysta woda jest. Chyba na miniaturkę będzie, coś mi się wydaje. Jak oceniasz? No może zobaczymy jeszcze gra jeszcze ten, nie? Piłka w grze. Piłka w grze. No ale zdjęcie zrobimy. Patrz, jaki słodki. Karp pełnołuski z łowiska Friedman. Wraca do wody. A, pięknie. A. Jeszcze piłka jeszcze w grze. Piłka w grze. O, patrz jak tam się spławił przez chwileczkę. A dobrze, bo moje zestawy tam są zarzucone. No, jest coś teraz konkretnego. Takiego brania jeszcze tutaj nie było. Nie? Czujesz? Tak? Tylko żeby w moje wędki znowu nie wlazł. Patrz, jak kij pracuje. Co się dzieje? Spokojnie, powoli. Patrzcie na wędkę, to jest teleskop, przypominam. To nie jest feeder. To jest teleskop karpiowy. Jest chyba coś większego. Albo nie wiem. O kurde, jest 4 kilo. Do dobrzego go musisz tutaj podciągnąć, David, bo tam z pomostu nie podbierzemy chyba. Patrzcie. Oto to chciałem. Wreszcie mi uwierzył. Patrz. No taka czwóreczka chyba. Czwóreczka pod piątkę. Ale skór przybyk.
Widzisz jakiś zdrowy, silny? No, waleczny strasznie jest, no. O, pięknie. Powoli, powoli, no. Powoli, niech łyknie powietrze. No. Taka kurewka, no. Dobra. O, brawo. Ile mu dajesz? 4? O. Chyba będzie miał ze 4, nie? Robimy zdjęcia na miniaturę? No to dawaj. Wszystko na halibuta, cały czas branie na halibuta, 12 na lewej węce, mam ochotkę, ale będę zmieniał. Patrz jaki ładny, nie? Śliczny po prostu. Jakie płetwy ma. Karp na spontanie, męczyć. Chłopie, no. Chce się żyć, nie? No. O. Zasłużona miniaturka będzie. Proszę? Ładne, no. David, biero? Biero. Słoneczko wyszło, od razu uśmiechy na naszych bananach się pojawiły. Zadowolony? Zadowolony. Czekamy na branie. Jeszcze nie koniec dnia, ale i tak już jest dobrze. Takie stanowiska właśnie mogą, powinny być wszędzie. Lewa wędka, prawa wędka. Nie patrzę, tylko sobie opatrzę tu po kołowrotkach, nie? Z której szpuli pojedzie? Oto jest pytanie. Jeden kolega napisał pod ostatnim filmem w komentarzu, nie pamiętam jaki nick miałeś, że po co te dzwoneczki używam na wędce, że to jest dziadostwo, że ciebie denerwuje to jak ktoś używa takich dzwonków albo sygnalizatorów. Kolego, więc odpowiadam tu już publicznie, żebyście tam inni jak jeszcze tego nie rozumiecie. Ja cały czas latam z kamerą w jedną stronę, w drugą. Te dzwoneczki ratują mi życie, dzięki nim po prostu udaje mi się wyholować jakąkolwiek rybę, bo ja się nie koncentruję w 100% tak jak powinienem siedzieć przy wędce i łowić, tylko jednak latam, a jak nie latam, to i tak wolę z kolegami rozmawiać i chodzić co chwilę na inne stanowiska i podkować, nie? To po prostu ułatwia mi życie, aczkolwiek gdybym łowił ryby, siedział przy wędkach, to bym je ściągnął, bo też by mnie irytowały, nie? Tak to wygląda, po prostu czysto techniczna sprawa. No i proszę, znowu ruszyły. Oj, u mnie? Patrzcie, co się u mnie dzieje. To ty? Oj, siedzi. No i masakra, będzie dublecik, David. I co ja teraz mam zrobić? To dopiero rzuciłem. Nie wiem. O! Strong. No. Co to jest? O, ale ty, widziałeś coś takiego? No. Ej, patrzcie. Zobaczcie jaka masakra, co tu się dzieje. Patrzcie. Tam u Dawida karp. Chyba pstrąg. Pstrąg. A Dawid ma karpia. Ale o chłopie walczy, kurde. Nie, nie, płytko. Patrzcie. Szybko do wody. O. No niestety trochę się staplałem. O kurde. Czwóreczka, nie? Ale masakra. Co? Ja cię go podbiorę. Aha. Na kupiach na tej wędce.
piękne, ale tak żółciutkie są, że no. Zdrowe, że aż złoto. No i co, Dawidek, powiesz? Elegancko. Bardzo. Robimy zdjęcie, nie? No. Taki karp. Jak puszczamy Lucia, nie? Tak, jasne, żeby się nie męczył, nie? No. Nie tylko jak u wieczorka. Warto było czekać, nie? No. No słuchajcie, w głębokim szoku jestem. Z takiego walecznego pstrąga na metodę, nie nawet na metodę, na grunt. Na dwa białe robaki wziął mi ten pstrąg. Dublet chyba szybko przerzucamy, nie? No. Bo ruszyło. Był chwilę przystoju i masakra. O. Co? Łódź. Łódź. Założyłem dwa białe robaki z koszyczkiem. No tak właśnie ciumkało, aż wyciumkało, nie? Łódka mała. Oczka ma jasne takie, nie takie jak u nas. U nas mają ładniejsze te oczy. Nie? No. Do wody. Tak się kończyło wynie na robaki. Porada dnia. Jeżeli jeździcie na wodę, nie macie żadnych broń, jest jedna recepta. Halibut nasz 12 mm. Spróbujcie, sami zobaczycie. Na każdym łowisku, jak widzicie, się sprawdza. Nie wiem, co ma w sobie takiego. Może po prostu jeszcze nie jest tak oklepane jak inne przynęty. 12 mm na włosie i jazda. Ja tylko potwierdzam, taka praktyczna bardzo porada na tą porę roku przynajmniej, nie? Na które łowisko byśmy nie pojechali, w jakikolwiek zakątek Polski, w ciemno zakładamy tego halibuta, jest. Ochotka, no jedno branie dzisiaj było, ananas się dzisiaj nie sprawdził, a halibut po raz kolejny dał radę. Także polecam, spróbujcie. Lucia, następne branie? Chyba będzie pstrąg znowu, bo tak czuję, identycznie było. Szedł powoli do brzegu. O, niestety nie. A co to jest? Płoć. Kurde. Widzicie, raz płoć, raz pstrąg, a już normalnie serce mi aż zaczęło radośnie tyrkać, nie? Znowu mała płoć. Taka kombinacja dzisiaj się tutaj sprawdza. To mały haczyk i dwie pinki. Jedna biała, druga czerwona. I widzicie, biorą płocie i strążki. Następną rybkę. Patrz, nagrałeś to? No. Tylko to nie jest taki proste go wyciągnąć. Patrz, i on pod koniec, tak jak amur normalnie. Patrz. Tak jak podziorę ci go. Mniejszy chyba niż tamten, ale jest. Zaboczek zapięty. Taki pstrążek. Szybko do wody, żeby się nie męczył. To są delikatne, nie? To jest tęczak. No. Piękny. Do wody. Teraz widzi jak torpeda. Już? To nawet go nie było widać, Lucio. Tak? No to mówię, tylko bzdry. No jest, dwa pstrągi, David. No. Co ty na to? Elegancko. Ryby, ryby, ryby. O, już widzę, że pstrąg, patrz. O. Chyba jeszcze ładniejszy, bo czuję w kiju. Patrz. O. Przyznam szczerze, że nigdy nie łowiłem pstrągów na grunt. Gdzie on jest? Przecież muszę wziąć pod bierak, Lucia. O, puścił. Niestety, kurde. No i? Siedzi? Tak? Może pstrąg na pelerze. Co, podbierak z pomostu? Małego, w ogóle prawie nie walczy. Jest. To wiesz, po takich karpiach to myślę, co to jest. Tak? No. I czuć od razu, że inaczej walczy. Wiesz, o co chodzi, no, nie? Strągi, karasie, karpie, wszystko.
on już sobie wolniej odpływa, co? Powolutku. Jest dobrze. Jest dobrze. Teraz akurat jest, żeby zmienić ziarenko, nie? No jak? Pokażę wam, jak zakładam pelet na włosa. Halibut. Ta jest stoperka, takiego specjalnego do peletu. No. Patrz, jaki jest długi włos, widzicie? Ja oplatam dookoła, aż do oporu, aż pelet będzie mi praktycznie 2-3 mm zostawiam, tyle. Ryba jak zassa, to zaraz za peletem ma haczyk. Teraz potężne branie. Farty chyba wstrzymało, mi wędki do wody nie wdarło. Ja już wiem, jak one walczą. O, pięknie wyskoczy. Widzieli się coś takiego? I on ma siły ze 15 gramów. Tak, on kuruje. O, czego znowu? Drugi czy, albo trzeci to już był pstrąg, który mi się wypiął. Niesamowita ryba, walczy o życie do końca, potrafi wyskakiwać nad wodę z koszyczkiem 15 gram. I to normalnie jest prawdziwa walka. To jest 100 razy lepsze moim zdaniem niż karpie. Karpia to się ciągnie jak świnie, nie? Dawid mówi teraz, że ciągnął tego karasia jak szmatę, że w ogóle go nie wyczuć. A pstrąg idzie nie wiadomo co to, czy to płotka, czy to pstrąg. Pierwszy wyskok, wiadomo, witamy się i jazda, jedzie, wyskakuje, trzeba być zapiętą żyłkę cały czas. Jakbyście mieli takie sytuacje w ogóle, jeżeli ktokolwiek będzie na grunt próbował łowić pstrągi, bo tam u nas w okolicy to nie widziałem jeszcze czegoś takiego, żeby była taka możliwość. Adrenalina mega 100%, wolę 100 razy te pstrągi niż karpie, także no banan od ucha do ucha. Petarda, czekam na kolejne. Następny. O, już pierwszy wyskok zaraz będzie. Gdzie on jest? No to nie jest takie proste, David. Widzisz, jak on szaleje? Ja nie wiem, skąd ona tyle siły ma ta ryba. Patrz. Zlepszy... O kurde, ludzie. No już. Okay. Dobra, taki pstrąg do wody. Albo płoć. Siedzi. A co to? Pstrąg. Pstrąg? Bo wstyd nie idzie, wiesz? A może co innego? Pstrąg na bank. O, koń. Co? Och, ale niespodzianka. Jak on się zaczął? Ale niespodzianka. Kazek, tak? Tu gospodarz łowiska podpowiada, że to jest kazek. Taki, no gigant nie jest przy tych pstrągach, to się nie umywa, ale jest. Kolejny gatunek dzisiaj. Do wody. Poszedł. Łowienia dobiega koniec. Znowu deszcz zaczyna padać. Przyjechaliśmy w deszczu i odjeżdżamy w deszczu. No i cóż, słuchajcie, leje deszcz. Będziemy kończyć. Połowiliśmy jak tarara mimo wszystko. Niesamowita przekrojowość gatunków ryb. Pstrągi pierwszy raz chyba w życiu na grunt łowiłem, także jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Osoby, które są nowe, macie przycisk subskrybuj, kliknijcie, będzie dostawać informacje o nowych filmach. I standardowo widzimy się w piątek o 19, bo weekend zaczyna się w piątek o 19 na kanale Łowcy. Ryby, ryby, ryby. Dołącz do obozu Łowcy, klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd.